RMF FM. 8:02, Robert Mazurek, jego poranny gość. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ostatnia rozmowa przed świętami, ostatnia rozmowa w tym roku i padło na wicemarszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie o świętach, będzie o nowym roku, ale najpierw o polityce i o gorącej nocy w Sejmie. I tak naprawdę do Pana to jest jedno tylko pytanie. Czy Pan nie ma żadnych wątpliwości? Czy podniesie Pan rękę za tą ustawą bez drżenia, bez takiego poczucia, że coś źle robię? Samo założenie i cel tej ustawy jest oczywiste i z nim się absolutnie zgadzam. Jeśli chodzi o szczegóły, to widać, że jednak podczas prac w Sejmie dokonano kilku poprawek. Być może jeszcze w Senacie trzeba będzie jakieś poprawki wprowadzić do tej ustawy, ale najważniejszy jest cel. Cel, aby uporządkować system. Jak słyszę, że najważniejszy jest cel, to mam ochotę dodać, bo co? Bo cel uświęca środki? Cel uświęca... panie redaktorze, nie możemy doprowadzić do tego i nie możemy, jako partia, która wygrała wybory i odpowiada za to, co dzieje się w Polsce, również w miarę... Ja wiem, nie możemy doprowadzić do anarchii, do sądu, nie możemy wysadzić w powietrze wymiaru sprawiedliwości. Musimy... To w sensu słowa powtarzane. Ja to za pana wszystko powiem. Za co nie możemy doprowadzić, proszę państwa, do tego, żeby sędziowie decydowali, kto inny jest sędzią. To jest bardzo istotne i bardzo ważne. To jest fundament, panie redaktorze. Ja tego nie lekceważę, tylko tak zadaję inne pytanie. Mhm. Czy pan nie ma poczucia, że tak naprawdę gra idzie o coś innego, że wy wiecie, że ta ustawa i tak nie przejdzie ostatecznie, bo będzie instancja odwoławcza w postaci TSUE, który to TSUE tę ustawę zje, no i będziecie się z niej wycofywać. No więc pytanie moje jest takie, po doświadczeniach z ostatnich 4 lat, po co wam to? Panie redaktorze, to po co to powiedziałem? Natomiast to, czy TSUE to odrzuci, to tego, i czy to skrytykuje... Chce się pan założyć ze mną? Chciałbym jakiś zakład wygrać wreszcie, bo ostatnio przegrywałem. No to prawda, to kilkakrotnie zakładaliśmy się nie, i za każdym razem... Akurat. Jak to? No, panie redaktorze, no nie pamiętam... Proszę dołożyć się, że do przegranych dobrze, również moje wygrane. Porozmawiajmy może o tym, czy... Może pan odpowie na to pytanie jednak tak naprawdę, bo abstrahując od pańskich wątpliwości, przecież pan dobrze wie, że sprzeciw Brukseli położył dotychczas wasze próby czegoś, co nazywaliście reformą sądownictwa. Ale nie wszystko położył. Bardzo wiele rzeczy zostało. Wie pan co, tak naprawdę zostało wam tyle, że możecie sobie zmieniać prezesów sądu. Ale panie redaktorze, jeżeli cała reforma sądownictwa była po to, żebyście mogli zmienić prezesów sądów, to powiedzcie to ludziom. Nie chodzi o żadną reformę sądownictwa, tylko o to, żeby nasi byli na Absolutnie. Panie redaktorze, nie zgadzam się z tą opinią. Ja spotykam się z ludźmi, którzy bardzo nam kibicują, którzy cały czas mówią i powtarzają. Czy spotkał się pan z opinią, że coś dobrego w sądach zrobiliście? Zachęcają nas ludzie do tego, żeby w dalszym ciągu wytrwale pracować. Czyli przez 4 lata zmiany. Mówią, że nie zrobiliście. Nie, panie redaktorze. Czy pan naprawdę nie ma takiego poczucia, że gmeranie w niezawisłości sędziowskiej... Chciałbym, żebyśmy byli dalej. Chciałbym, żebyśmy zrobili więcej. No przecież to jest zupełnie naturalne. Nie ma pan poczucia naprawdę tak serio. Panie redaktorze, jeśli pan powie, że mam poczucie porażki, to powiem, że nie mam. Mam poczucie, że nie wszystko nam się udało, że wiele mamy jeszcze do zrobienia. Cieszę się, że wygraliśmy ponownie wybory i że w drugiej kadencji będziemy mogli zrobić dużo więcej. Powiedziałbym miedziane czoło, ale to może zbyt ostro. Zbyt ostro, no tak. Panie marszałku, tak, słucham, w takim razie łagodnie, świątecznie, dzyń. Czy wie pan, że w Senacie ta ustawa napotka na sprzeciw opozycji? Sporo na to wskazuje. Zostanie odrzucona de facto. No, Senat nie może zawetować ustawy w całości, ale może... Może ją odrzucić, wydać opinię, negatywną, wtedy wraca do Sejmu i Sejm podejmuje ostateczną decyzję zwykłą większością. I zapewne tak będzie, wie pan o tym? No, zobaczymy, być może będą jakieś poprawki złożone, nie całość. Wie pan, panie redaktorze, szanowni państwo... Mogę opowiedzieć o ustawie o akcyzie, prawda? Nie, błagam pana. Nie, szkoda. No bo ta akcyza na alkohol i na papierosy. Niewiele... Pana uderzyła przecież. Nie palę alkohol. Chce pan powiedzieć, że pan nie pije? Bardzo rzadko, panie redaktorze, bardzo rzadko. No, od kilku miesięcy zupełnie nie... Rozumiem, to wypuszczenie, ale bez przesady, nie można kłamać. I do święta, więc może nadrobię. Senat staje się izbą weta? Zobaczymy, bo na razie tego nie widać. Jest to właśnie o tej ustawie chciałem powiedzieć. To była jedyna ustawa, która została odrzucona przez Izbę. I to muszę powiedzieć, że poprawkę zgłoszono w ostatnim momencie, kiedy można było złożyć podczas dyskusji. A jest pan rozczarowany postawą marszałka Grodzkiego? No ja życzę panu marszałkowi, żeby jednak Senat realizował się w takiej formie, jaką przedstawił podczas swojego orędzia. Będziemy mogli wtedy naprawdę dużo zrobić dla Polski. Czy pan by chciał, żeby marszałek spełnił to, co obiecywał? To, co obiecywał swoim...
swoim orędziu. A spełnia? Mam duże wątpliwości, nie do końca jestem przekonany, że w każdym momencie, ale są momenty, panie redaktorze, muszę oddać, że są momenty, kiedy spełnia, są momenty, kiedy mam bardzo duże wątpliwości. Proszę Państwa, jeśli chodzi o ustawę, ktoś jest bardzo spragniony polityki, to obiecuję, że do niej jeszcze wrócimy, ale ponieważ to jest ostatnia rozmowa przed świętami, to jeszcze najpierw pytanie o święta, a później o Nowy Rok. Może jeszcze zdążymy. Pytanie o święta jest takie. Podobno pan, uwaga, uwaga, wyjeżdża z Warszawy na święta. Tak, wyjeżdżam. To może nie jest to aż tak ważne, że wyjeżdżam, ale po raz pierwszy będę... Nie. Rozmawialiśmy faktycznie... Opuszcza pan dom. Nie, panie redaktorze, inaczej. Po raz pierwszy będziemy święta spędzać nie w gronie... W gronie rodzinnym będziemy spędzać, ale nie w domu. No, zawsze żona... Czyli całą rodzinę pan zawsze zabiera. Żona przygotowywała. Te przygotowania trwały wiele dni, czasami tygodni. Jeśli chodzi o opiekę, to musiał być już przygotowywany dużo, dużo wcześniej. W tym roku postanowiliśmy wyjechać, ale muszę panu powiedzieć, że żona i tak przygotowuje Wigilię, którą zrobi wcześniej jeszcze z poszerzoną rodziną. Także ten plan padł w gruzach, choć kilka dni odpoczynku jadę w polskie góry i będę, mam nadzieję, jeździł na nartach. To nowe mieszkanie jest dla pana za małe pewnie. Nie, jest bardzo przytulne, miłe, cieszę się z niego, świetne otoczenie. Także bardzo dobrze się w nim czujemy, wolni jesteśmy. Wie pan, że w pewnych obszarach zdecydowanie tak. Czyli widzi pan, jak służyło panu to, że pan przestał być marszałkiem, a został wicemarszałkiem. Ale panie redaktorze, oczywiście, że w każdej sytuacji są plusy i minusy. A jakie są plusy tego? No plusy to, że czuję się taki bardziej wolny. Tak? No, jestem bliżej ludzi, no, nie mam ze sobą ochrony, która chodziła. Także mieszkam w takim miejscu naprawdę, którym jestem niezwykle zadowolony. A minusy? Brak godności? Nie, no minusy, no, a minusy to wcześniejsze pytanie dotyczące tego, co się dzieje w Senacie. No, chciałbym, żeby jednak Senat... To, panie marszałku, to mieliśmy nie rozmawiać o polityce ostatnio. Nie, no powiedział pan, że jeszcze wrócimy, to ja myślałem, kto że ja pana, mogę. Kto u pana przynosi prezent? Znaczy, kto panie redaktorze, do ubiegłego roku ja przebierałem się za Mikołaja. Jezus! Ale zawsze przebierałem się za Mikołaja. Tak? Już w tym okresie, kiedy moi wnukowie, mam pięciu wnuków, wiedzieli pan doskonale... Pan nie wierzy w świętego Mikołaja? Kto? Pan nie wierzy w świętego Mikołaja. Ja wierzę, dlatego się przebieram. To, proszę państwa, to w ogóle nie, tak nie będziemy rozmawiać. Ale panie redaktorze, oni nie wierzą... Pan nie mówi takich rzeczy, ja do dzisiaj wierzę w świętego Mikołaja. Ja wierzę, w dalszym ciągu wierzę w świętego Mikołaja, przebieram się. Moi wnukowie już nie wierzą, ale prowadzimy kapitalne rozmowy, świetny dialog. Chłopcy śpiewają, mówią nawet czasami... Czy pan był grzeczny i dostanie pan prezenty? Żona zapowie... Wahanie po prostu. Nie, wahanie tylko... Panie redaktorze, wahanie wynikało tylko z tego, czy powiedzieć szczerze, czy nie. Ale ponieważ Donald Tusk napisał książkę szczerze, no więc... ponieważ on się już odważył na szczerość, więc ja też powiem szczerze. Żona powiedziała, że żadnego prezentu w tym roku nie dostaje. Czyli był pan niegrzeczny. Nie wiem. Zobaczymy, tego nie powiedziała. Zobaczymy, czy żona spełni te groźby. Ja panu życzę, żeby nowy rok był lepszy niż dotychczasowy, żeby każdy był lepszy. Proszę Dziękuję państwa, bardzo. My się usłyszymy dopiero w styczniu i to dopiero po święcie trzech, a dla niektórych nawet sześciu królów. A nawet niektórzy mówili, że 12, ale naprawdę było trzech królów. Apostołów było 12. O tym to wszystko sobie wyjaśnimy. To wszystko plus komponent polityczny. A jak żeby inaczej, na rmf24.pl i winteri.pl skoczą radia. Serdecznie dziękujemy i życzymy miłych świąt. Ja również dołączam się do życzeń dla radiosłuchaczy RMF FM. To tylko przed zmianą nazwy, bo później, jak wiadomo, będzie Adam Lipiński FM. Ten wielki mąż stanu stwierdził, że ta nazwa mu się nie podoba. Nie podoba się? A dlaczego nie podoba się? Dlatego, że mu nie wpada w ucho. Nie, Adam Lipiński mu wpada w ucho, a RMF to trudne dla niego. No trudne, ale no, można się przyzwyczaić. RMF FM. No, ale wie pan... Ale musiałem spojrzeć jednak na ten RMF FM. Pan, ale wolę ministra. Zapewne niedługo będziemy się nazywali Adam Lipiński FM. Życzymy panu tak prezesowi Adamowi Lipińskiemu dużo zdrowia. Jak zmieści to wszystko? Takie ma długie nazwisko. Może w skrócie. A Lipiński. A Lipiński? Nie, to nie będzie tak godnie. Tak samo Lipiński, wie pan, Lipiński to jest, nie wiem, tam dowóz drewna. Nie. Lipiński jednak zawsze będzie mi się kojarzył z Adamem Lipińskim.
Wspaniały człowiek. Był też Tomasz, jest nawet, tylko mówię, był jako muzyk czynny bardzo. Tomek Lipiński, zespół Tilt. Tak. Pan stary punkowiec, powinien to wiedzieć. Nie, nie jestem starym punkowcem. Pan jest młodym punkowcem, przepraszam. Nie chciałem pana jestem dotknąć. I młodym, ale nie punkowcem. Dobrze. Tak, zgadzam się z określeniem młody punkowiec. Nie. Do świąt wrócimy najpierw polityka. Polityka, okej. Okay. Żeby panu nie było smutno. Słyszałem, że PiS się uparł, żeby jeszcze przed świętami odwołać Magdalenę Biejat z funkcji tego nie wiem, panie redaktorze, to jest szefowej komisji. Ja jestem wicemarszałkiem Senatu. Tak, ja tyle wiem, ile wiem z pracy na ten temat. A gdyby to od pana zależało? Mówiłem, tak naprawdę problem polega na tym, że postanowili odwołać panią Biejat nie za to, co zrobiła, tylko za to, jakie ma poglądy. No, wie pan, to trzeba było jej nie powoływać, jak bardzo im te poglądy przeszkadzały, chociaż to wydaje mi się dość nonsensowne, bo to jest podział komisji zawsze panie redaktorze, ja byłem już pytany przez dziennikarzy na ten temat i w pierwszym momencie mówiłem, że zostały określone parytety i taka osoba z tej partii nie znałem poglądów, nie znałem również i planów przewodniczącej. A czego się pan spodziewał po posłach lewicy? Że panie redaktorze, nie, bo to nie jest tak, że to wszyscy posłowie i politycy lewicy, czy Zjednoczonej Lewicy mają jednakowe poglądy. No, różnimy się, nie tylko różnimy się partyjnie, ale różnimy się również poglądami w naszych partiach. No to nie jest tak, że jest Magdalny taki monolog. Biejat. Słucham? To ja nie znam jej poglądów. No, panie redaktorze, panie redaktorze, nie znam, nie, naprawdę, proszę mi wierzyć, pan powie, że mówię nieszczerze, że uciekam od tematu, tak, z pełną świadomością, bo nie znam pani Biejat. Nie chcę jej ani chwalić, ani nie chcę jej skrzywdzić i nie chcę ani chwalić jaki naszej decyzji politycznej. Marszałek jestem, Karczewski. Nie, no nie jestem koncyliacyjny, panie redaktorze. Nie, tak, nie jest jestem, staram się być koncyliacyjny, natomiast no, nie znam szczegółów. Pan jest koncyliacyjny od konsylium. No, konsylium. Panie redaktorze, na pewno tutaj nie możemy robić, bo to konsylium, każde konsylium powinno składać się z nieparzystej ilości członków. No, jest tutaj, bo jest jeden lekarz. No ale nie, no, ale pan ma swój pogląd na ten temat, bo już w pytaniu pan zawarł. W sprawach medycznych nie. Podobno żona panu zabrania chodzić do lekarza, prawda? To czy nieprawda? No, próbuję na początku sama mnie leczyć, to prawda. Żona jest pediatrą. No, zbliżam się do takiego wieku dziecięcego już, tak. Że geriatra zmienia się w pediatrę, tak? Tak, tak, czasami tak jest. O mój Boże. Dobrze, to jeszcze do polityce. Jeszcze rozumiem, o polityce. Że temat Banasia uznajecie za zamknięty. Jest to powszechnie znana wina Platformy, że go nie chce odwołać. W ogóle Platforma go tam wstawiła i w ogóle Banaś jest... Panie redaktorze, na pewno dla nas wszystkich. Dla wszystkich. Nie, bo to niech pan potwierdzi i idziemy dalej. Panie redaktorze, na pewno byłoby lepiej, gdyby pan prezes podał się do dymisji, żebyśmy mogli wybrać nowego prezesa. Toczy się śledztwo, zobaczymy, jakie będą tego wyniki. Przecież wiadomo, że nic z tego nie będzie, będziecie się tak bawić. Ale nie bawię, panie redaktorze, tak wiele rzeczy jeszcze do zrobienia. Czy ten temat uznajecie za zamknięty? Nie, panie redaktorze, nie ma tematów zamkniętych. No, wszystkie są otwarte i o wszystkich możemy dyskutować i wszystkie jakoś będą się rozwijały. Polityka jest dynamiczna, to pan sam panie redaktorze, rozmawiam z panem 13 minut mniej więcej i wie pan co, pan jeszcze nic konkretnego nie powiedział. A to pan redaktor często mi to mówi. Nie, ale to wie pan, to urocze, bo taki... Nie, myślę, że wiele, że pytał pan. Konkretnie na niektóre pytania odpowiadałem. Co pan konkretnie powiedział, przepraszam. Nie chodzę do lekarzy, albo rzadko chodzę do lekarzy, rzeczywiście, prawda? Proszę państwa, że nie dostanę żadnego prezentu, prawda? Odniosłem się również do pana marszałka Grodzkiego. Także nie, myślę, że wiele tematów poruszyliśmy. Program, podobnie jak polityka, jest dynamiczny. Nie wiem, być może źle akcentuję. Nie, ja jestem, wie pan, z Żoliborza, z Marymontu, więc może... Myślę, że tam jakieś obecności obowiązują. Dobrze, niech tak będzie. Tak, na pewno, tak. Z całą pewnością. To pozostaje. Język... Dobrze, język giętki wyraża to, co pomyśli głowa, ale zostawmy to teraz. Że rozmowa o polityce z panem nie ma najmniejszego sensu. To dlatego, rozmawiajmy, panie redaktorze. Jesteśmy już teraz na żadne pytania. To jest w ogóle jakieś... Życzę panu... Ale niech pan spróbuje, panie redaktorze. Dobrze, to jedno quasi polityczne. Znaczy ono jest polityczne tak naprawdę, chociaż nie dotyczy tak naprawdę walki partyjnej. Jarosław Kaczyński, mój ulubiony polityk, który zawsze wam robi psikusa, bo tym razem
powiedział tak. Ja, Jarosław Kaczyński, chcę, żebyśmy my, Prawo i Sprawiedliwość, szybko przyjęli ustawę o ochronie zwierząt. I teraz głowicie się, wybiedni pisowcy, co tu zrobić, bo jesteście pod silnym naciskiem lobby futerkowego. Niektórzy bardzo silnym, powiedziałbym, silniejszym niż inni. I teraz co wy zrobicie, biedne środki? A tylko nie wiem, panie redaktorze, że pan, a jakby to od pana zależało, pan będzie przecież głosował nad tą ustawą, jak trafi do Senatu. Ja? Pan będzie za zakazem hodowli zwierząt na futra? Czy ja, moje zdanie, być może je zmienię, nie wiem, ja byłbym przeciwny zakazowi. Ja, to jest moje zdanie jest osobiste. Jest pan w kieszeni lobby futerkowego? Pytam poważnie. Nie, absolutnie. Nie, no, panie redaktorze, nigdy nie rozmawiałem z żadnym producentem. Pan powie, że nie, to później panu zrobią zdjęcie i się okaże, że może jednak coś jest na rzeczy. No dobrze, ale to mówię, że nie. No, nigdy nie rozmawiałem z nikim z branży futerkowej. Z producentem nie musi rozmawiać, przecież oni sami nie chodzą do polityków. Oj, przychodzą, no wiem. Mają swoich ludzi. No mają swoich ludzi, którzy przychodzą, tak, ale nigdy... Nie, czyli pan jest za tym, żeby można było zwierzęta na futra hodować. No to jest moje osobiste zdanie, panie redaktorze. Być może zostanę do argumentów, być może zostanę przekonany i zmienię decyzję. Nie wiem, znaczy zmienię swoje poglądy. Dobrze, a przecież żonie pan kupuje te futra? Nie. Czyli pan po prostu dla kolegi, nie dla siebie. Nie, no panie redaktorze, to jest... Takie jest moje zdanie, no możemy rozwinąć temat, ale... Nie, dobrze, pan nie rozwija, bo po prostu zaraz będę musiał uruchomić zapadnie. Spotka się w kazamata. No jest tutaj, proszę państwa, zapadnia, przyznaję, tak. Nie była chyba używana, proszę, ale nie chciałbym być pierwszy. Za chwilę, za takie rzeczy w świątecznej rozmowie. Tak, to może pan jest jeszcze za tym, żeby karpie żywe kupować i je mordować w wannach? Karpie od kilku lat kupuję już gotowe do smażenia. Wie pan, dla mnie to było bardzo ciężkie. Ja, wie pan, jako lekarz często dostawałem żywe zwierzęta, koguty, kury, prawda? Prosić swojego kolegę, żeby zabijał. Nigdy w życiu nie zabiłem kurczaka ani właśnie ryby. No, nie mogę. Nie może pan. Nie mogę. Ale na futra to jak najbardziej. Biedne, panie redaktorze, małe zwierzątko. No dobrze, no taki mam pogląd. No akurat w tym obszarze jestem liberalny. Proszę pana, ja mam w domu królika. Moja córka sobie sprawiła. No dobrze, i niech sobie żyje i nie mam nic przeciwko temu królikowi. Sam kiedyś miałem chomiki, kupując swoim córkom. Nie chcę pytać, co pan z nimi zrobił. Nie, wie pan, ale powiem, zjadnie, bo to ciekawe. Bo kupowaliśmy i sprzedawca mówi, macie dziewczyny, bo do moich córek macie tutaj dwóch chłopaczków. Okazało się, że mieliśmy bardzo... Udaną parkę. Bardzo sprawnie działającą. Całe Nowe Miasto nad Pilisą miało chomiki od nas. Ja mam jednego królika, moja córka ma właściwie jednego królika i bardzo się irytuje, kiedy ja na niego wołam pasztet. Nie, królik jest słodki, nie zostanie zjedzony, ani nie będzie futrem u pana marszałka. Nie, ale panie redaktorze, proszę nie robić ze mnie mordercy królików. Mordercą. Jest to okres przedświąteczny, panie redaktorze. Kto pana przynosi prezenty? Pan mówi, że święty Mikołaj. No mówiłem, że święty Mikołaj. Ja się przebieram ze świętego Mikołaja. Ale pan takie rzeczy opowiada ludziom? Pan odbiera ludziom w ogóle jakieś wiarę. Ale to jest prawdziwy Mikołaj. Hello. Wie pan, ja działam w Fundacji Świętego Mikołaja, która oprócz działalności charytatywnej miała jeden bardzo ważny cel, mianowicie walkę z kłamstwem mikołajowym. Jest kłamstwo mikołajowe, które na przykład... Przepraszam bardzo. Teraz moja osoba przemawia. Nauczyłem się tego od Beaty Kępy. Pozdrawiamy panią Beatę. Beata, pozdrawiamy. Pan pozdrawia panią Beatę. Ja też oczywiście. Ja pozdrawiam osobę Beaty Kępy. Nie Beatę Kępę, tylko osobę Beaty Kępy. Moja osoba teraz mówi, że pan się przebiera z prawdziwego świętego Mikołaja. Czyli jak rozumiem... Zostaje prawdziwym w chwili, kiedy przebieram się, zostaje prawdziwym. Ma pan prawdziwym... pastorał, szaty biskupie. Pastorału nie mam, niestety. Nie przebieram się za biskupa. Czy pan... To wie pan co? No tak, to jest nieprawdziwe. To pan jest po prostu... Dobrze, pan w tym, jeśli w tym roku będę mógł się... przebiorę się za... Potępiamy takich. Dobrze, przebiorę się. Kłamstwo mikołajowe. No, przebiorę się. Marszałek. Okay. No wiadomo, PiS. Kłamią po prostu. Wszystkie standardy. Łamie pan standardy. I to jest katolicka partia.
Nie, nie jesteśmy katolicką partią. Nie jesteśmy partią, której w większości Święty są... Mikołaj w postaci Krasnala. Święty. Mm-hmm. On był biskupem. Był biskupem, wiem, o czym, panie redaktorze. I pan się przebiera za prawdziwego Świętego Mikołaja i wygląda jak Krasnal. Nie, myślę, że wyglądam jak Święty Mikołaj. Trochę jak Krasna. No dobra, niech będzie. Panie redaktorze, ostatni wątek. Spytałem o tę ustawę o ochronie zwierząt. Pan nie chce zrobić prezentu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Mam nadzieję, że on was jednak przejedzie walcem i wam wywalcuje z głowy te wszystkie głupie pomysły. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Przyszły rok. Dobrze. Podsumowanie proste. Jaki był ten rok dla pana? 19. Dla mnie jako polityka Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, dobry, bo wygraliśmy zdecydowanie wybory 26 dla pana maja. Osobiście gorszy. No tutaj osobiście, no niestety w Senacie nie udało nam się jak na razie zbierać większości. No to pytam. Jak na razie będzie akcja Łowy 2020? Nie, panie redaktorze, będziemy się przyglądać, będziemy zobaczyć. Jak już mówiłem kilkakrotnie i zawsze to powtarzam, że polityka jest niezwykle dynamiczna. Zmienia się wiele. W poprzedniej kadencji było 17 zmian przynależności do klubu. 17 w Senacie. Nikt tego nie odczuł. Tu, ponieważ jest równowaga, jest 51 do 48, bo tak jest, no 52 do 48, bo pani Lidia Staroń absolutnie głosuje z Platformą Obywatelską. To widzimy, już ma obiecane w tej chwili stanowisko przewodniczącej nowej komisji, która ma być tworzona. Dla mnie to jest bardzo złe i niezrozumiałe rozwiązanie. Prezydia zostały powiększone o 11 członków. No to jest wielka rozrzutność. Prezydia komisji, prawda? Jest więcej, nie ma więcej komisji, bo ilość jest taka sama, natomiast wiceprzewodniczących jest o 11 więcej. Dla mnie niezrozumiałe, absolutnie niepotrzebne. Został stworzony jeszcze jeden zespół, który do tej pory w ogóle... kuriozalnie został powołany. Nigdy nie było czegoś takiego. Nikt tego wszystkiego, co pan mówi, nikt nie za słucha. Tym nie nadąża. Tak. Nawet ja przestałem właściwie. Nie wierzę, panie redaktorze, pan jest takim błyskotliwym dziennikarzem, także pan na pewno wszystko to notuje. Wycofuje się. Okej, dobrze. Nie mówię. Pan pytał o ten rok, tak? Więc rok był dobry. Dla mnie był to bardzo dobry rok. Tak pytanie było. Wracam do odpowiedzi do pytania. A prywatnie? Prywatnie też jestem bardzo zadowolony z tego roku. Jesteśmy z żoną zdrowi, mamy zdrowych 5 wnuków, lepiej, gorzej, uczących się. Wnuczki pan jakieś ma? Nie mam żadnej wnuczki, panie redaktorze. Odpowiadałem panu już wielokrotnie na to pytanie. Mam 5 wnuków. Panie Mędrzu, pan nie wie, co to życie w ogóle. Jak pan nie bardzo byśmy chcieli wnuczki. Mieć wnuczkę, panie redaktorze, ale apel. Myślę, że bardzo... Nie, myślę, że... Mój już apel. Nie, no, naprawdę, pan, dobrze. No, panie redaktorze, ale wie pan co? Myślę, że tak byśmy rozpieścili razem z tymi wnukami, rozpieścilibyśmy tę wnuczkę, wychowalibyśmy jakąś księżniczkę wielką, może już królewnę. Ucywilizowałaby pana, byłby pan milszy, nie mordowałby pan zwierząt. Może tak, to prawda. Nie, nigdy nie mordował, panie redaktorze. Nie, niech pan nie tworzy alternatywnej rzeczywistości. Mówiłem panu, że ja nie zabiłem nigdy w życiu kogo. Żartuję, no. No dobrze, ja wiem, że pan żartuje, ale później to zostaje, ale może radio słucha. Nie, teraz tak, w internecie może dopiero w tej chwili otworzyli na rmf.fm i interia.pl. rmf24.pl. rmf24. 4P. Pan już się nauczył, widzę. No, oglądam pana programy, panie redaktorze. Trudno co robić. Nie zawsze. Od razu dodam. No właśnie. Przepraszam. No, pan. W przyszłym roku będę częściej. A ja na przykład nagrywam sobie, jak nie mogę, to ale sobie nagrywam. Później pan, nagrywam nie? Nie, ja nagrywam sobie te posiedzenia Senatu. Później z żoną zwołujemy dzieci. Patrz, Senat. Dziękuję bardzo, że pan bardzo się interesuje proszę. I również przekazuje tę wiedzę swoim dzieciom. Tak, moje dzieci. Swoje zainteresowania. Tak, tak. Siedzą, o, Senat mówią, patrz, tato. No dobrze, to żarty żartami. Nie, żarty żartami. Czego pan oczekuje po roku przyszłym? No bardzo bym chciał i będziemy robić wszystko. Żeby wygrał Andrzej Duda. A żeby Andrzej Duda wygrał, tak. No żebyśmy, wie pan, panie redaktorze, transfery społeczne były bardzo istotne i bardzo ważne.
ale chcemy, żeby Polska się rozwijała dynamicznie. Chcemy utrzymać wzrost gospodarczy, to jest bardzo ważne. Chcemy, żeby jak najwięcej młodych Polaków pozostawało w Polsce. To jest bardzo ważne. Tak udało się już w tej chwili powstrzymać falę emigracji. Polacy, lekarze również zostają w Polsce. Chcielibyśmy również, żeby Polacy, którzy wyjechali wcześniej, chcieli wracać do Polski. Więc chcemy stworzyć takie warunki. Chcemy w Polsce stworzyć takie warunki, żeby odwrócić tą sytuację, która powodowała wyjazdy Polaków. Dlaczego Polacy wyjeżdżali? Nie mieli pracy. Praca jest. Nie było stabilizacji. Jest stabilizacja. Chcielibyśmy, żeby była stabilizacja gospodarcza, ale też polityczna. Chcemy się spierać, chcemy się kłócić, bo taka jest polityka. Ale chcemy, żeby te spory polityczne były na niższym poziomie emocji, bo to nie służy Polsce, to nie służy rozwojowi, nie służy Kropka. A osobiście, czego pan sobie życzy w przyszłym roku? No wie pan, dzisiaj bolała mnie nerka, chciałbym, żeby mnie przestała boleć i chciałbym być zdrowy. Mówiłem, że trzeba do lekarza. Chyba jak będzie dalej, jak będzie, nie zabrania, tylko natychmiast udziela pomocy. Panie redaktorze, podała mi leki, nigdy nie sprawdzam jakie, one gdzieś tam łykam. Mam pełne zaufanie do swojej żony. Do pediatry, nie może mylić. Ale chyba nie pójdę do lekarza, bo te leki, które mi podała przed przyjściem do pana, chyba zadziałały. No dobrze. To pan jedzie, zdradziecko opuszcza stolicę. Bardzo dobrze, będziemy mieli. Nie zdradziecko, wypuśćcie. Tak, będzie tak. Więcej miejsca będzie w Warszawie. Będzie więcej miejsca do parkowania, nie będzie korków. Tak. Potworne problemy z parkowaniem w Warszawie. To teraz doświadczam tego. Tak. Potworne problemy z parkowaniem w Warszawie. To ja też doświadczam. Doświadczam i to jest straszne. Tak. Tutaj w okolicy nie trzeba ma nic. Nie mieć samochodów, ale z drugiej strony jak nie. Panie redaktorze, przyszedłem do pana. No wiem, bo pan pieszo, bo pan blisko mieszka. I do Senatu, i to tak. Bliżej mieszka tylko Marek Jakubiak. Ja nie wiem, gdzie mieszka. pod nami. Piętro niż, mniej więcej. Ale chyba nie mieszka. Tam. No nie, no to szoba. Okay. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję, Państwu, panie redaktorze. Państwu również raz jeszcze najlepsze życzenia świąteczne proszę przyjąć ode mnie i proszę pamiętać. Również i ode mnie. Bardzo serdecznie chciałbym państwa pozdrowić. Wesołych, jak państwo sobie chcą, to i od marszałka Karczewskiego, co tam. Od wicemarszałka. Czy tak mówi, wie pan, ja wiem, ale z grzeczności. Tak. Od wicemarszałka Karczewskiego. Nawet nie profesora, zwykłego lekarza. Zwykłego lekarza. Tak. Zwykłego chirurga. Za państwu może wyciąć wyrostek. Boże. Czego państwu również nie życzymy, bo i po co. Proszę państwa, miły świąt. Do widzenia, do zobaczenia 7 stycznia. Miły świąt.